Panie Ministrze, jako radny, czy ja wyraźnie o tym mówiłem, że kwestia planowania inwestycji w przyszłości trzeba robić w trybie naprawdę wieloletnim, bo nie projektuje się, że tak powiem, w ciągu miesiąca ani dwóch, tylko to są procedury wieloletnie i wtedy już zabiegają o to, że jeżeli chcemy zrobić coś za 3, 4, 5 lat, to już teraz musimy zacząć to projektować. I to się między innymi tyczy też ulicy szkolnej, ale nie tylko, bo wiele inwestycji mamy takich, które projektujemy w sposób po prostu długotrwały, bo takie są skomplikowane procedury i dopiero potem dochodzi do realizacji. Bo widzę również powiat po ulica Gdyńska. Pan też obiecywał, że będzie na otwarcie przedszkola przejście, że razem się zrobi to zadanie. Też się nie doczekało. To... Ale w tej chwili jest na finiszu. Będzie zrobione. Ale no przecież jest rozśnieg. Nie. Słuchajcie. Ale to nie jest różdżka. Nie, pani radna, bo pani jakby nie przyjmuje do wiadomości tego, że wykonanie robót drogowych to jest wisienka na torcie. Ja pani podam taki drobny przykład. Ile kosztuje, ile czasu zajmuje pokazanie sztuki w teatrze? No, dwie godziny max. Dwie godziny. Ma pani rację, dwie godziny trwa, że tak powiem, zrobienie sztuki w teatrze. Niech pani sobie wyobrazi, ile trwa przygotowanie. No to ja przygotowanie to nie albo i lepiej. I dokładnie, dokładnie podobnie to wygląda z inwestycjami budowlanymi. Samo wykonanie robót to jest najprostsza rzecz, którą można zrobić. To jak przeprowadzka. Natomiast przygotowanie do tych robót zajmuje często lata. Ja pani podam przykład. Pan Henryk był akurat na spotkaniu z generalną dyrekcją. Ile trwa mniej więcej średni czas wykonania odcinka drogi ekspresowej autostrady w Polsce? No pewnie wszyscy powiedzą, rok, półtorej, bo tyle trwają prace. Średnio to jest około 10 lat, mniej więcej. Każdy odcinek średnio trwa 10 lat. W tej chwili generalna dyrekcja oszacowała realny termin wykonania drogi czerwonej zgodnie z wszystkimi harmonogramami na 2032 rok, czyli za 9 lat, gdzie prace projektowe już trwają. I to nie dlatego, że nikt nie chce tego zrobić, tylko cała procedura uzyskania wszystkich uzgodnień, zgód, decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji z RIDowskich i tak dalej, po prostu zajmuje tyle czasu. Ale jednocześnie ta dyrekcja, że przy budowie drogi czerwonej nie jest ujęta SKMK rozkosakowa. Pani go żartuje. Gdzie pani to słyszała? To trzeba było być w Kosakowie, bo w Kosakowie jest ujęte. Są rysunki, gdzie linia PKM jest po prostu ujęta. To my sobie tak dajemy plan. Ale to generalna dyrekcja na swoich rysunkach ma tą linię kolejową naniesioną. Przecież pan Henryk był na tym spotkaniu. Przecież było wszystko opisane. Drodze, z Gdyni do Kosakowa dojeżdżowałem. Gdyni zaprojektowali. Bardzo dobrze. Nie, akurat... Zobaczymy, jak będzie budowana... To jest jeszcze długa droga. Jak już dwa razy tu przywołano dwa razy moje nazwisko, więc trochę jestem zaszczycony, ale tutaj bardziej mnie tak rozbawia nawet oświadczenie pana wójta, że przyrównujemy się do teatru, a nawet do budowy dróg krajowych z terminami i tak dalej. To jest daleko idące naciąganie sprawy, bo to mimo wszystko można szybciej robić, jeżeli się chce i się konsekwentnie działa od początku prawidłowo. Dziękuję. Ja już odpowiem. Pan Henryk tak naprawdę potwierdził tylko słowa, które ja wcześniej powiedziałem, bo to, że w tej kadencji mamy ponad 80 inwestycji drogowych zrealizowanych, to znaczy, że już od wielu lat sukcesywnie się do nich przygotowujemy i je realizujemy. I w najbliższych latach też będą realizowane. To jest kwestia tylko dobrego przygotowania, a potem skutecznej realizacji. Ja tylko pani radę odpowiem. Być może tak. Już wchodzimy w WPR. Tutaj bardzo płynnie. Bo ja mam kilka pytań do WPR. Ja tylko odpowiem jakby jedną rzecz. Panie radny, ja miałem w mojej kampanii wyborczej cztery drogi powiatowe, które chciałem zrealizować. Cztery drogi powiatowe. To jest ulica Morska w Rewie, ulica Kwietniowa w Kazimierzu i ulica właściwie też Kwietniowa tutaj do Dębogórza. Pomorska właściwie bardziej. Na te cztery są trzy zrealizowane, które miałem zrealizowane. Dodatkowo
Tak, jedyna szkolna jest niezrealizowana. Dodatkowo zrobiliśmy kontynuację ulicy Kwietniowej wspólnie z powiatem. Dodatkowo zrobiliśmy ulicę Kaszubską w Pierwoszynie, ulicę Pomorską jako przejście dla pieszych w Dębokuszu. W tej chwili robimy Gdyńską z powiatem i w tej chwili będziemy robić Gdyńską dodatkowo z powiatem. Także być może jedna jest niezrobiona, natomiast są zrobione cztery dodatkowe. Także myślę, że wynik jest naprawdę bardzo dobry. Tak, przejdźmy do jeszcze inwestycje. Nasza inwestycja na Złotych Piaskach. Jak się ma, że tak powiem, Złotych Piaski Adresowa? Tak, tak. Ona jest w tej chwili, ma już decyzję z Rydowską, jest przygotowana do realizacji. Natomiast niestety nie mamy dofinansowania. To znaczy myśmy składali dofinansowanie już po raz kolejny do Rządowego Funduszu Budowy Dróg. Nie dostaliśmy dofinansowania, bo bodajże w październiku przed wyborami było rozstrzygnięcie. No i będziemy szukać dalej dofinansowania, a jeżeli nie dostaniemy dofinansowania, to pewnie podzielimy to zadanie na dwa etapy, dwa albo trzy, to jeszcze zobaczymy. I pewnie rozpoczniemy budowę tych ulicy Złotej Piaski w 2025 roku. To wynika z tego, że jeśli chodzi o te duże inwestycje drogowe, no to ulicę Kościuszki mamy zrobioną, Rzemieślnicza zrobiona, Chmielna Paska zrobiona i kolejna tak naprawdę na etapie jest ulica Złote Piaski. Rzemieślnicza to była w poprzedniej jeszcze kadencji, tak pana Wójcika robiono. Pani chyba żartuje. Oczywiście, że nie. Przepraszam, skrzyżowanie. Milionowe to było skrzyżowanie. Tak. W każdym razie, jeżeli chodzi o kolejne inwestycje, takie duże drogowe, to właściwie mamy ulicę Złote Piaski, która będzie w pierwszej kolejności taka do realizacji i ulica do morza łącząca Mechlinki z Pierwoszynem, też już decyzja z Rydowska, także tam jest kwestia tylko pieniędzy, żeby to zrealizować. I te dwie będą takie w pierwszej kolejności. My planujemy Złote Piaski, przynajmniej planujemy na 25 rok, żeby rozpocząć realizację. To 2000 i mniej więcej ile tą inwestycję się szacuje? Kwotowo? Tak. 13 milionów, o ile dobrze pamiętam, całość. No, mniej więcej 13 milionów całość tej inwestycji, bo to miał być taki trzecia duża inwestycja drogowa, węzłowa, którą, że tak powiem, ustalaliśmy sobie. I ona w tej chwili jest jakby projektowanie zakończone, decyzja z Rydowska jest jakby jest wydana i w tej chwili mówię, to jest kwestia kosztorysu, to jest 13 milionów złotych. Myśmy szukali dofinansowania, dofinansowanie powinno być na poziomie tam 6 milionów z jakimś tam groszem. Jeżeli byśmy dostali to dofinansowanie, to byśmy rozpoczęli w 2024 realizację inwestycji, natomiast nie dostaliśmy i to już tak realnie się przeciągnie mniej więcej o rok, czyli na 25 rok. Oprócz tego, że tak powiem, prowadzimy kontenerowe do budowy szkoły w Pokurzu i, że tak powiem, przed nami realnie stoi. To już tak patrząc na przyszłą kadencję i na wieloletnie, jesteśmy przy WPF-ie, nie? Niejako. Więc tak, Co? Więc tak, ja będę musiał zaraz wyjść. No, tak, właśnie, że to też się. Właśnie zerknijmy trochę z perspektywą. Przy okazji tego budżetu zerknijmy z perspektywą, co się będzie z naszymi pieniędzmi działo w najbliższym czasie. Dobra. Ja mam pytanie co do wezwa komunikacyjnego pułkownika Dąbka, Dębskiego, wiaduktów. Ja wiem, że tam jest teraz zasadniczo różnica zdań. Inaczej coś tam się krystalizuje, czy my byśmy coś mogli samemu zrobić, znaczy, jak pan to widzi? My w tej chwili zlecamy koncepcję wybudowania tak zwanego, możliwości wybudowania trzeciego wiaduktu. Znaczy generalnie nasz pomysł od samego początku był taki, żeby powstały dwie jezdnie po trzy pasy ruchu ze skrajnymi podpasami. Oczywiście w takim rozwiązaniu, po wstępnej rozmowie z prezydentem miasta Gdyni ustaliliśmy, że gmina Kosakowo zrobi koncepcję wybudowania tak zwanego trzeciego wiaduktu, tutaj od strony powiedzmy BIPI, czyli po naszej stronie i wówczas cały układ drogowy byłby podzielony na trzy wiadukty, każdy po dwa pasy ruchu, środkowy wiadukt byłby powiedzmy taki dwukierunkowy. Te jakby komunikacyjnie wyszłoby na to samo, tylko taki powiedzmy trochę inny układ wiaduktów. My w tej chwili zlecamy taką koncepcję, żeby zobaczyć, czy to jest realne do wykonania, jakie byłyby koszty takiego wykonania. I wówczas, jeżeli to miałoby sens, to pewnie Gdynia by wykonała wiadukt od swojej strony, byśmy wykonali wiadukt. A kto by ten trzeci wiadukt? Co? A kto ten trzeci będzie wykonywał? Jeżeli już to gmina Kosakowa.
Jeżeli to o trzech, jeden wiadukt Gdynia, drugi my, a trzeci? Trzeci nawet jeden jest. A to ja słyszałem, że on jest do wyburzenia, bo tak. Nie przez KM-ka tam. I on, jeżeli będzie ruszana, ruszy inwestycja PKM-ki, to właściwie nie PKM-ki, tylko PKA do gminy Kosakowo, to ten wiadukt w ramach tej inwestycji jest do przebudowania. Bez kilku względów. Po pierwsze wysokość, po drugie szerokość, żeby tam się dwa tory zmieściły. Ten bypass za stacją BP, który został w tej chwili wyremontowany, to został wyremontowany przez gminę. Przez gminę, tak. No, sprawy, jest to dobre. Mieszkańcy się często zgłaszali, żeby jednak wyremontować, chociaż połatać sobie to tory, bo to dużo osób jednak korzysta z tego sprawy. Bardzo, właśnie zostało to wyremontowane, bardzo dużo osób korzysta. Także no już nie jest to aż taka atrakcja, jak kiedyś, że można było wjechać bez problemu i jak się wiedziało, gdzie co do dziura. W tej chwili, jak jest wyremontowany, bardzo dużo samochodów tam jeździ, ale to skraca czas tutaj na skrzyżowanie. Jeszcze chciałem wrócić do tego wiaduktu. Jaki to byłby koszt po naszej stronie, gdyby ta koncepcja była, że tak powiem, dopracowana? Wiadomo, od strony miasta Gdyni, od strony ulicy Pętli Maciejewicza jest wyceniony na 11 milionów z jakimś groszem, mniej więcej. Czyli zakładam, że po tej stronie byłby mniej więcej podobny koszt. Ale całościowo? Całościowo, czyli wybudowanie wiaduktu i przebudowa ulicy Pułkownika Nowka w tym miejscu. Rozumiem, że całość była po naszej stronie, bo tak. Gdynia robi swoje, tak? Tak, wtedy tak. Jeżeli do tego miałoby dojść, to Gdynia by wybudowała jakby swój wiadukt, to byśmy musieli wybudować swój wiadukt. Tylko to nic nie przyspieszy, że nie będzie kopu. Bo nie. Te trzy przejścia dla pieszych na ulicy Kwiatkowskiego, górki jak się zjeżdża, to zatrzymuje ruch niesamowicie. Znaczy, i dopóki nie będzie jakiegoś tam wiaduktu, czy nie będzie jakiegoś przejścia albo tunelu, to nie przyspieszy. Proszę Państwa, my dlatego na razie ja sam jakby koncepcję, która ma nam pokazać po pierwsze jakby rozwiązania techniczne i koszty tego przedsięwzięcia. Natomiast niezależnie my pracujemy jeszcze nad inną strategią, że tak powiem, jakby mówiąc krótko, wydostania się z gminy. To znaczy budowa drogi czerwonej, która nawet miałaby się ziścić w 2032 i zakładając, że hipotetycznie w tym samym czasie mógłby powstać pierwszy odcinek Via Maris, albo nawet nie Via Maris, ale chociaż drogi serwisowe przy drodze logistycznej, może utworzyć nam jakby nową ścieżkę komunikacyjną przez ulicę Gryfa Pomorskiego. My już w tej chwili mamy koncepcję Gryfa Pomorskiego, przynajmniej do ulicy Chmielnej. Pewnie będziemy w najbliższym czasie, jak się tylko rozstrzygnie, że tak powiem, kwestia linii logistycznej, robić dalszą koncepcję Gryfa Pomorskiego z odrębnym dużym budowania. I być może ten kierunek będzie oczywiście dłuższy, ale dużo szybszy do pokonania do centrum Gdyni niż przez Pułkownika Nowka i Kwiatkowskiego na 4 kilometry. Przez suchy dwór do dębu burza wybudowania. No, i połączenie do drogi czerwonej i jedziemy prosto do. Znaczy to jest o tyle dobre rozwiązanie, że jeżeli do tych wszystkich inwestycji miałoby dojść, to cała droga czerwona od węzła do linii logistyczna, aż właściwie do ulicy Polskiej w centrum Gdyni, jest bez żadnego światła, bez żadnej kolizji. I to jest bardzo, że tak powiem, bo ta droga będzie miała wysoki priorytet ze względu na port zewnętrzny. I jeżeli nam się uda połączyć, tak powiem, z samym węzłem do linii logistyczną, mówiąc krótko, no to, że tak powiem, to będzie to, być może się okaże to szybsze połączenie, dłuższe, ale szybsze czasowo dla naszych mieszkańców niż budowa kolejnego wiaduktu i tak stanie, że tak powiem, na kolejnych światłach na ulicy Kwiatkowskiej. Jeszcze jest kolejne rozwiązanie, oczywiście. Gdynia pięknie skrzaniła to rozwiązanie. Oczywiście. Bo to jest w ogóle, ja się zastanawiam, jak można przystanek postawić w najgorszym z możliwych miejsc. Nie? To trzeba być, kurde, jak można nie zrobić. Z tego, że my tam możemy 5 wiaduktów wybudować. No właśnie, dlatego my zlecamy koncepcję, żeby jakby rozstrzygnąć te kwestie, na ile jakby ewentualnie budowa byłaby zasadna i ile po prostu, że tak powiem, by pomogła naszym mieszkańcom. Bo jeszcze jest oczywiście też rozwiązanie takie, że cały czas są Serpentyny i ulica Pucka. Jeżeli powstanie węzeł drogna logistyczna, to nawet bez tych naszych inwestycji, to i tak będzie alternatywa, żeby przejechać Serpentynami i trafić na węzeł drogna logistyczna. Ale wraz z drogą czerwoną w Polsce zewnętrzny będzie też budowane? To są całkowicie inne inwestycje. No właśnie, dlatego mówię, że... Ale z tego, co się orientuje, to Polsce zewnętrzne chyba ma powstać szybciej niż droga czerwona. No właśnie. No to jeszcze duży odsetek tego całego tutaj ruchu jedzie w kierunku Gdańska, to nie, że tylko do centrum, do Gdyni, ale tam bardzo duży procent jedzie do obwodnicy.
granicy i tutaj samo do Gryfa Pomorskiego, do Czerwonej i tu będzie od północnej chyba połączenie do obwodnicy i to bardzo zluzuje tutaj. Oczywiście, że tak, bo to widać już na samej, że tak powiem, Kwiatkowskiego, że gro naszych mieszkańców nie skręca do centrum Gdyni, tylko jeździ na obwodnicę Trójmiasta i tam dalej, że tak powiem, do pozostałej części Trójmiasta. I teraz, jeżeli udałoby się zrobić przez Gryfa Pomorskiego połączenie z drogą czerwoną w jakikolwiek sposób, to też odciąży, tak powiem, całe tutaj, że tak powiem, całe północne dzielnice, że tak powiem, miasta Gdyni, bo gro naszych mieszkańców właśnie pojedzie tamtej do drodze na obwodnicę. Naszych, to naszych, ale Puszka też. Tak, bo ale Puszki, ale Puszki i cała tamta część, że tak powiem, gminy Puszki, powiatu Puszkiego, ona również nie będzie jechać przez gminę Kosakową, tylko będzie mogła przez Kazimierz, Rumień i tak, od razu trafiać na bezrobotnicę. Nie, no bo tutaj u nas też jest dużo, którzy... Musimy wiarzą myśleć, co z tym rądem w Pogórzu, nie? Bo to będzie w pewnym momencie, to będzie wąskie gardło. Ale mówimy tutaj w Pogórzu? Nie. Pułkownika Dąbka Szkolna. Pułkownika Dąbka Szkolna, tak? Tam już jest projekt zatwierdzony i decyzja. To tak jak to właśnie tam... Musimy już dzisiaj myśleć, co się może stać, jak tam się to przekieruje, co pan mówi, nie? Ja może tak, jeżeli już ten temat tutaj wypłynął, to powiem tak, że akurat ten temat oddzielnie to jest na całe posiedzenie komisji. Bo tu jest wariantów mnóstwo i tutaj taka dyskusja to jest być może konieczność, bo nie ma innej możliwości, ale po pierwsze trzeba wyjść z podstawowych rzeczy, które są już, a mianowicie Gdynia już ma decyzję na budowę tego wiaduktu i skrzyżowania i my nie mamy problemu z konieczność bypassu, czyli tylko prawo skrętu uregulowania i to by było super, tylko ten bypass musi się włączyć później do Derdowskiego, czyli co tam, znowu skrzyżowanie, to jest jedno. Drugie, problemem naszym nie jest prawo skręt na Derdowskiego, tylko wyjazd z Derdowskiego i skrzyżowanie. I to skrzyżowanie, co pan radny Fajks w tej chwili mówi, nie. To trzeba rozwiązać, bo ten bypass nic nie da na wyjazd z gminy, bo potem on wchodzi do Kwiatkowskiego, a tam korki są i przy takim rozwiązaniu, jakie jest, to żaden mostek ani nic nie pomoże. U nas jest konieczne rozwiązanie skrzyżowania, które powinno być nie tak, jak będzie, bo w projekcie już to jest określone, bo opublikowane. To skrzyżowanie, które Gdynia już ma pozwolenie na budowę, pogarsza jeszcze naszą sytuację. I to można łatwo zobaczyć, bo teraz jest trudno, a będzie jeszcze trudniej, jak będzie jeszcze jeden buspas. Ja tylko dopowiem tego, to znaczy, tu jest akurat racja, że to jest jakby na całkowicie osobną komisję, kwestia jakby komunikacji, no, oczywiście. To my to na komisji użytkowej. Zdecydowanie jakby tu się zgadzam z tą tezą, że problem gminy Kosakowo już jest coraz mniejszy na powrocie, a coraz większy na dojeździe, że tak powiem, na wyjeździe z gminy. Dlatego o tym wyjeździe, ja mówię o tych alternatywach przez Serpentyny i ewentualnie przez Gryfa Pomorskiego. Natomiast wybudowanie wiaduktu po naszej stronie spowoduje to, że wrócimy do tego rozwiązania, że będą trzy pasy na kierunku do Gdyni, że będą dwa pasy dla samochodów ogólnodostępnych i jeden buspas. Natomiast faktycznie konieczne będzie, bo myśmy już na ten temat też rozmawiali z Gdynią, doprowadzenie tych trzech pasów przynajmniej do skrzyżowania z ulicą Kwiatkowskiego, bo tam mamy trzy pasy ruchu, z tym, że tam one są podzielone w ten sposób, że mamy buspas, mamy pas do skrętów Kwiatkowskiego i jeden pas w kierunku na Oksywie. Oczywiście wiadomo, że nadrzędne jest, tak powiem, w kierunku Kwiatkowskiego, bo tam jest główny ruch, ale doprowadzenie jakby trzech nitek od Derdowskiego aż do Kwiatkowskiego już powoduje, że na całej długości będzie mógł się ruch po prostu samochodów mieszać w jakiś sposób, bo będzie jeden buspas i będą dwa do komunikacji ogólnej, a potem one będą rozdzielone. To oczywiście wymaga, że tak powiem, bardziej pogłębionych analiz. My dlatego po to zlecamy jakby tą koncepcję, żeby na przynajmniej część z tych pytań odpowiedzieć, czy takie rozwiązanie ma po prostu sens. Bo jeżeli... daliśmy 100 tysięcy na... Nie, nic nie daliśmy. Ale takie to znaczy tak, potwierdzam. I będzie no właśnie z pożytkiem dla gminy i dla nas przede wszystkim, bo to nam naprawdę zależy. Tylko pani radna,
ja mówię, bo faktycznie było założenie. Na początku było założenie takie, że projekt miał kosztować, powiedzmy, szacunkowo 200 tysięcy złotych. Z takim porozumieniem wyszliśmy, byśmy zadeklarowali, że połowę na projekt dajemy. Natomiast po tym, jakby już firma, która została wybrana, projekt kosztował 800, ale to jakby to nie jest kwestia pieniędzy, bo ja cały czas jakby deklarowałem, że my jesteśmy w stanie połowę do tych 800 dołożyć. Byleby tylko projekt, który jest realizowany, jakby spełniał oczekiwania gminy Kosakowo, bo w tej chwili faktycznie jest trochę tak, jak powiedział pan Henryk, że przygotowane rozwiązanie będzie nam wprowadzało więcej ograniczeń niż korzyści, mówiąc krótko. Czyli tak naprawdę bez sensu było, żeby gmina dokładała do projektu, który jest dla nas niekorzystny. A może by było inaczej, jakby dołożyła, to by było inne rozwiązanie. Szanowni Państwo, ja tłumaczyłem, miałem spotkanie i z miastem Gdynia, i z razu dzielnicy Pogórze. Gdynia jakby wychodziła z założenia, właśnie uważam, że jakby dosyć mocno przeszacowanego, że dołożenie trzeciego pasa ruchu na tym wiadukcie spowodowałoby podrożenie, że tak powiem, kosztów inwestycji dwukrotnie. Absolutnie to jakby nie ma odzwierciedlenia w liczbach, ale bo to tam nie były takie skale. A nawet hipotetycznie, gdyby tak było, to ja tłumaczyłem w mieście Gdynia w ten sposób. Jeżeli nawet to rozwiązanie lepsze byłoby dwa razy droższe, ale gmina Kosakowo do tego... Ale lepsza. A gmina Kosakowo do tego, bo ja deklarowałem miasto, dokładamy do tego 50%. To znaczy, że miasto Gdynia, angażując te same środki, miałoby dużo lepsze rozwiązanie, bo połowę by dało Kosakowo. No ja tu się z ideologią sprawa rozbija, tak. Ponieważ oni twierdzą, że to trzeba właśnie hamować ruch samochodowy z tego tytułu, żeby ludzie się przerzucali na transport, na komunikację miejską, a komunikacja miejska też nie inwestują, więc to jest takie... No ale taką mają politykę. Ja myślę, że tam największy problem z tym jest z podejściem w ogóle do tematu, bo tutaj wszyscy cały czas mówią wiadukt, ale tak, po co ten wiadukt? A tu nie chodzi, bo to jest krótkowzroczne i takie małostkowe myślenie. Tam powinien być wiadukt, który pułkownika Dąbka powinna iść górą. No idzie. Te dwa, nie nad samymi torami, nad autami, które by wjeżdżały z Dębowskiego. No ale tak! Ja się to tak, ale to... Tak, i to jest rozwiązanie pułkownika Dąbka. To była koncepcja przebudowania tego skrzyżowania pułkownika Dąbka Kwiatkowskiego całkowicie. Puszczeniem tego, wyburzeniem tam części tych domów, puszczeniem tego zupełnie inną trasą, to było logiczne. Ale na to się nie wiem, dlaczego to dalej. Słuchajcie, muszę iść, bo tam już ktoś na mnie czeka, tak dziękuję. Jakby były jakieś pytania, to będę postaram się jeszcze w wolnej chwili podejść. Dobrze? Dziękuję bardzo. To ja powiem w ogóle... Tam jakby była tego swoista taka estakada, jak teraz budują nie, na to, że ja mam jakieś skrzyżowanie na Puckiej. Miało prosto pójść, tam miał te stare domy miały być wyburzone. No jest wyburzone. Ale ja mówię, że jak ma pan skrzyżowanie Kwiatkowskiego z Dąbka, nie? To miało być rozwiązanie, taka koncepcja, że prosto idzie. Prosto i tam gdzieś w ogóle się to rozchodzi na ten zupełnie inaczej. Była taka koncepcja, tak. Ale ona miała być za droga, czy tam protesty społeczne, nie wiem, to było jakieś 15 lat temu, nie? Dobra. Bardzo proszę. Ja chciałbym się zapytać, czy już została rozliczona inwestycja pod temat Chmielna Paska, ile kosztowała po prostu oświetlenie i tam... 22,5 miliona, ale... Jeszcze czy coś jeszcze jest do zapłacenia? Ostatnia płatność ma być, wiem, że faktura już płynęła do urzędu, jeszcze nie została zapłacona, tak? Więc ostatecznie całkiem jeszcze tego nie widać. Koło 25. Wykupy wszystkie już zapłacone? Nie, od strony wykupów, nie. To nie tu. No ale sprawy są, protesty czy? No tego to nie. Aha. Wiem, no ale to też jest duży koszt. No ale 90% prawie jest. Od strony wydatków, tak. W zadaniu budowy, tak. Czy te inwestycje na Chmielnej koło pani przewodniczącej też tam będą ujęte? Bo to powinno być wszystko. Nie, bo to powinno ujęcie, bo to jest jakby powiedzieć błąd projektantów. Nie, no to jest błąd projektantów, że stają wielo zestawione, a to nie wiedzą, co robią. Już to są specjaliści. No jacy specjaliści? Dobrze. Specjaliści masz. Wiecie co, ja tak patrzę na tą jedną prognozę finansową i na ten budżet, tak trochę was chciałam rzeczywiście zaciągnąć do tego, żebyśmy spojrzeli w takiej szerszej perspektywie,
czwartym 2024, teraz, kiedy opada kurz po wybudowaniu Gminnej Paski, kiedy duża inwestycja jest zrobiona, jak będą wyglądały te budżety w przyszłej kadencji? Tutaj rzeczywiście w toku naszej dyskusji dużo rzeczy się pojawiło. Po pierwsze pojawił się, że tak powiem, dość realnie temat tego połączenia tutaj z Gdynią, a więc tego pomostu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa pojawiła się, że tak powiem, jest już bardzo realnie. Bardzo możliwe w budowie będzie to skrzyżowanie Aloesowa tam na Złotych Piaskach. To jest kolejna duża inwestycja drogowa, która, że tak powiem, klucz naszych środków będzie, że tak powiem, pożerała. I kolejna sprawa, to są sprawy oświatowe w Pomorzu. Czyli jedna część to będzie, to będą te kwestia budowy tych kontenerów masztu, a druga sprawa, to będzie też projekt, i, że tak powiem, rozbudowa tematów oświatowych samych w Pomorzu. Więc to są, że tak powiem, te cztery kierunki finansowe, które trochę ten kolejny, który budżet, licząc na to, że kolejna kadencja będzie trwała 5 lat, która w jakiś sposób zdefiniuje wydatki, jakie będą, tak? No nie do końca, Pani Przewodnicząca. Zapomniała Pani o już procedowanych sprawach, a mianowicie o wydatku na ZRID drogi Pogórza, gdzie był 2-3 lata temu wyceniany na 14,5 miliona. Zapomniała Pani o ZRIDzie na Klifową, który jest złożony już do starostwa. I zapomniała Pani przede wszystkim o tak zwanym NUDzie, nowym układzie drogowym, który potworne koszty ma wygenerować. I to wszystko, faktycznie sytuacja jest ciężka. Ona powinna mieć odzwierciedlenie w WPF-ie. Ona nie będzie miała odzwierciedlenia w WPF-ie, ponieważ mówiąc wprost, powiem Panu, że tak powiem, brutalną taktę. NUD podejrzewam, nie będzie tknięty, dopóki nie będzie zrobiona ulica, na którą jest wydany NUD w tej chwili i na którą mamy włożyć pieniądze. Słyszał Pan, że nie mamy dofinansowania. Nie wiem, nie chcę się wypowiadać za wójta, ale że tak powiem, trzeba skończyć jedną inwestycję drogową, zanim rozgrzebiemy i będziemy robili drugą. No to chyba zdrowy rozsądek. Zgadza. Więc oczywiście projekty i tak dalej powinny być, bo występuje się po środki i to jest oczywiste, że na projektowanie należy te środki, ale realnie to, co już na teraz jest potrzebne, to z tymi drogami Gdynia, jakkolwiek można różnie myśleć, to ma jakąś politykę i ta polityka polega na tym, żeby ograniczyć ruch samochodowy. I my powinniśmy też o tym pomyśleć, jak można by było ten ruch ograniczyć. No, oczywiście mówiąc o komunikacji trzeba by było. Ale tym niemniej na pierwszym miejscu jest myślenie o budowie nowej szkoły, gdzie już mamy grunt. I od tego trzeba by zacząć, a to ale jak... Panie Kaniu, my to wszystko wiemy, bo ja nie wiem, po co... Nie! Panie Urlady prowadzi szybko. Czy pan wie, jaka jest sytuacja z tą szkołą? My wiemy przecież, wiemy o szkołach, wiemy o kontenerach, wiemy o szkole w Dębokurzu, której... No to po co tu przychodzicie? No ale po co pan tu przychodził? To nas ludzie wybrali, a nie pan, a pan tutaj zabiera głos... Bo ja wstaję i mówię, co mi ślina na język przyniesie. Nie mówię o no panie Paczewski, z samym szacunkiem dla pana, jest pan tu goście. Więc jest pan tu goście. To proszę mnie traktować jak gościa, no więc... Ja chciałam po prostu, że tak powiem, patrzymy na projekt budżetu na 2024 rok. I chciałam, żebyśmy również spojrzeli w szerszej perspektywie dokładnie pewne sprawy, na przyszłą kadencję. Okay, ale... jak ona będzie nam się, że tak powiem, jakie inwestycje będą przejrzeć, to jest napisane. Dobrze,
Pani właśnie. Tego, czego nie ma w tym